Dzień dobry, witam serdecznie na spotkaniu z cyklu Zanurzam się w las. To już jest nasze czwarte spotkanie i będzie czekało na Was czwarte wyzwanie. Dzisiaj opowiem o tym, kto jest kim w zimowym lesie, czyli jak rozpoznawać drzewa i krzewy, które nie mają liści. No jesienią było nam łatwiej, mogliśmy zbierać liście spod drzewa, nawet nie trzeba było zacierać głowę, żeby zobaczyć te liście. W innych porach roku też jest dużo łatwiej, bo są liście, są kwiaty, są owoce i to nam bardzo dużo mówi o tym, z jakim gatunkiem drzewa albo krzewu mamy do czynienia. No ale co zrobić wtedy, kiedy nie ma liści? Wtedy, kiedy drzewa są nagie, no, w zasadzie wszystkie wydają się takie szaro-bure, nijakie i mało ciekawe. Otóż jest sprawdzonych sposobów. Pierwszym z nich jest rozpoznanie sylwetki drzewa. Łatwiej jest w tym przypadku z drzewami, dlatego że krzewy trudno jednoznacznie jest rozpoznać po sylwetce. Drugą metodą jest obejrzenie dokładnie drzewnej skórki, czyli kory drzewa. No i trzecią metodą jest zwrócenie uwagi, jak wyglądają pędy, szczególnie młode pędy, osadzone na nich pąki. Opowiem Wam troszkę o każdej metodzie, o każdym sposobie, a Wy na koniec zdecydujecie, czy użyjecie wszystkich trzech metod, idąc sobie na wycieczkę i rozpoznając drzewa, czy będziecie korzystali z jednej. Najpierw trzeba zacząć od definicji. Otóż w przypadku drzew i krzewów warto zacząć od tego, że to są rośliny wieloletnie o takich zdrewniałych, twardych łodygach, a często także i korzeniach. W przeciwieństwie do bylin, czyli takich roślin, które zamierają na zimę, ich część nadziemna zamiera, rośliny drzewiaste pozostają żywe i widoczne na powierzchni ziemi. To są rośliny zazwyczaj bardzo długowieczne. Wśród roślin drzewiastych wyróżnia się takie dwa podstawowe pokroje. To są drzewa, które są zróżnicowane na pień i koronę, a także na krzewy, które mają wiele równorzędnych pni. Na pewno widzieliście sami i potraficie określić, co jest drzewem, a co jest krzewem. Drzewa liściaste, jak już wspomniałam Wam, zwykle mają pień rozgałęziający się na liczne konary. I ten pień u drzew liściastych zwany jest kłodą. Ten pień jest zwykle krótszy niż u drzew iglastych, na przykład u sosny czy świerku. U drzew iglastych pień jest zwykle długi i nazywa się go strzałą. Takim wyjątkiem wśród drzew liściastych jest olsza czarna, która ma taki pień zwany strzałą. To jest taki wyraźny pień widoczny od ziemi, aż w górę, tam gdzie spojrzymy w niebo, wiodący jak taka prosta linia. U roślin drzewiastych to, co wyrasta z tego pnia, nazywa się koroną. Na pewno też zwróciliście uwagę, że korony drzew są bardzo różne, mają bardzo różne kształty i możemy jakby przyporządkować je do kilku grup. Mamy korony, które mają kształt stożkowaty, kolumnowy, albo są takie okrągłe, czy wręcz mają kształt takiego parasola. Chciałam Wam polecić bardzo ciekawą stronę internetową mojedrzewa.pl, bądź też można wpisać adres, który jest tutaj podany na linku poniżej tego zrzutu z tej strony internetowej, gdzie macie bardzo dobrze i bardzo szczegółowo opisane wszystkie cechy charakterystyczne dla drzewa, począwszy od pokroju, aż po ich korę, po wszelkie kwiaty, pędy, czy też pąki, jakie na tych drzewach występują. Oczywiście rozpoznawanie sylwetek drzew jest możliwe albo łatwiejsze wtedy, kiedy one są takimi drzewami wolno rosnącymi, wtedy, kiedy drzewa rosną w większym takim zwartym skupisku albo wręcz w lesie. Trudno jest tak przyjąć perspektywę, stanąć gdzieś dalej i obserwować ten pokrój drzewa, a często też, ponieważ drzewa rosną w takim skupieniu, ten pokrój nie jest tak i korona nie jest tak charakterystyczna jak na przykład w przypadku drzewa, które gdzieś rośnie samotnie na polu. Tutaj pokażę Wam kilka sylwetek drzew właśnie w takim okresie bezlistnym, czyli w okresie zimowym, i jak wygląda korona czy pokrój tego drzewa w formie ulistnionej. Oczywiście łatwiej jest zobaczyć kształt tego drzewa wtedy, kiedy nie ma liści. To jest olsza czarna. Zwróćcie uwagę, jest tutaj właśnie ten pień o pokroju strzały. Mamy tutaj sosnę, też taki prosty, długi pień o pokroju strzały, a obok z prawej strony mamy świerk. Po lewej stronie mamy sosnę, a po prawej stronie mamy świerk. Tutaj zobaczcie, jest
dom przypułkowy z taką krzaczastą, rozgałęziającą się koroną. Brzoza ma taki bardzo charakterystyczny kształt, te jej gałązki są takie wiotkie, które zwisają z konarów jesion. Spotkałam się z takim określeniem, że sylwetka czy pokrój jesiona wygląda trochę jak taki świecznik. Jesion ma takie pędy, które wyrastają z konarów, wzniesione do góry. I muszę Wam powiedzieć, że odkąd zaczęłam zwracać uwagę na sylwetki drzew, które nie mają liści, jesiona da się naprawdę odróżnić, że jest to jesion od innych drzew. To jest dąb. Tutaj macie pokrój klonu i wierzba. Wierzby są też bardzo charakterystyczne, mają takie wiotkie gałązki, które zwisają z korony. Omówiliśmy, opowiedzieliśmy już trochę o sylwetkach drzew, a teraz czas bliżej przyjrzeć się drzewom i krzewom. Zaczniemy od kory. Po co jest kora drzewo? Kora jest dla drzew tym samym, czym skóra dla nas. Chroni przed działaniem czynników zewnętrznych, zimą przed mrozem, dużymi skokami temperatur, a latem przed palącym słońcem. U różnych gatunków drzew kora przyjmuje bardzo odmienny wygląd. No i specjaliści potrafią rozpoznać drzewa po wyglądzie właśnie kory. My też spróbujemy sobie z tym się uporać. Kora składa się jeszcze tylko, przypomnę, z dwóch warstw. Warstwa zewnętrzna jest martwa, natomiast warstwa wewnętrzna, czyli łyko, to jest taka sieć tkanek i naczyń zaopatrująca drzewo w niezbędne substancje odżywcze, jest żywa. Jeszcze jeżeli mówimy o korze, to chciałam Wam powiedzieć o taką ciekawostkę związaną z drzewem korkowym, bo nie wiem, czy wiecie, że korki, którymi zatykamy różne butelki, a czasem jakieś większe pojemniki, wytwarza się właśnie z kory drzewa korkowego, drzewa, które no, niestety nie rośnie u nas, rośnie w Afryce Północnej, w Europie Południowej. Kora z drzewa korkowego, konkretnie jej obumarła część, jest pozyskiwana takimi dużymi płatami i wytwarza się z tego właśnie korki, którymi my zatykamy butelki, chociaż częściej, teraz coraz częściej spotykamy korki plastikowe. Kora drzewa korkowego ma jeszcze jeden ciekawy wątek związany z komórką. My dzisiaj już wiemy dokładnie, że wszystkie organizmy żywe zbudowane są z komórek, czasami z jednej komórki, a czasami z dużo większej ilości tych komórek, które formują się w tkanki, potem w narządy i tak dalej. I Robert Hooke w roku 1665 zrobił sobie taki cieniutki plaster właśnie z kory drzewa korkowego. I zobaczył, że składa się on z takich maleńkich cegiełek i to, co widział, przypominało mu klasztorne cele, w których mieszkają mnisi, po angielsku to słowo brzmi cell, stąd wzięła się właśnie nazwa komórki, czyli tej podstawowej takiej cegiełki budulcowej wszystkich organizmów żywych. To, co widział pod mikroskopem, to była kora zewnętrzna, część martwa i to nie były komórki żywe, ale to były ściany komórkowe właśnie martwych komórek. Niemniej jednak drzewo korkowe zapisało się na przykład w historii odkryć mikroskopowych. Jest w internecie dostępna fantastyczna ilość materiałów edukacyjnych, które możecie sami wydrukować, pobrać sobie na telefon na przykład. I jeżeli będziecie chcieli poznawać drzewa po korze, jest dostępny. Dostępne są takie bardzo dobre infografiki, które mówią o różnicach, o wyglądzie kory różnych gatunków drzew. Tutaj zamieściłam Wam adres tej strony internetowej. Na ścieżce las możemy spotkać przystanek, na którym rosną dwa okazałe jesiony. Kora na jesionach młodych drzew jest taka popielata i bardzo gładka, natomiast z wiekiem staje się brunatno-szara i taka podłużnie bruzdowana, tworzy taką charakterystyczną siatkę. Jeżeli spotkamy na swojej drodze lipę drobnolistną albo klon, no czasem możemy dostać takiego czopląsu, że ta kora jest w zasadzie taka sama. Ale słuchajcie, możecie zrobić zdjęcie i porównać sobie te spłonkania na jesionie, na przykład lipie i klonie. I zwróćcie uwagę, tutaj macie na tym slajdzie, że te spłonkania układają się zupełnie inaczej. U jesiona to jest taki siatkowany wzór, tak jakbyśmy rozciągnęli taką siatkę do połowu ryb na przykład. U lipy drobnolistnej to są takie podłużne listewki, a u klonu zwyczajnego to są bruzdy.
Zachęcam Was też podczas wyprawy na robienie dokumentacji fotograficznej. Później na spokojnie, przeglądając sobie zdjęcia w telefonie, możemy dokładnie te różnice wychwycić. A jeżeli nie macie telefonu, w co nie wierzę, albo nie chcecie go używać na wycieczce, co pochwalam oczywiście, możecie zabrać ze sobą kartki i kredki i spróbować zrobić sobie taki album odbitek z kory drzew. Zachęcam Was do tej zabawy, bo te odbitki będą zupełnie różne na różnych gatunkach drzew. Dobrze, powiedzieliśmy o sylwetkach, o korze, no teraz czas przejść do trzeciej takiej grupy cech charakterystycznych u drzew i krzewów w stanie bezlistnym, które bardzo dużo nam powiedzą o tym, jaki to jest gatunek. To są pędy i pąki, które tu widzicie na gałązkach. Zobaczcie pąki z poprzedniego slajdu. Już na pierwszy rzut oka na pewno zauważycie, że one się od siebie zdecydowanie różnią. Jedne są ciemne, wręcz czarne, czasami są czerwone, brązowe, czasami są pokryte taką woskowatą substancją. Użyłam sformułowania pędy i pąki. Trzeba wyjaśnić sobie najpierw, co to jest ten pęd, a co to jest pąk. No, pęd może być zarówno pojęciem z fizyki, tak, ale może być także pojęciem z biologii. Pęd to jest ta część rośliny, która składa się z łodygi, liści, pączków, czyli pąków, kwiatów i owoców. Czasami są też pędy podziemne. Zwykle jest to pęd, to jest część nadziemna rośliny. Dlaczego to wyjaśniam? Bo czasami pęd utożsamiamy tylko z łodygą. Pęd to jest troszkę coś nieco więcej niż łodyga. I pędy u roślin zielnych, czyli bylin, a także u drzew wyglądają troszkę inaczej. Jedne są bardziej miękkie, niższe. U drzew te pędy są bardzo wysokie, formujące się w pień i koronę. No właśnie, ruszamy w teren i widzimy szaro-bure, brązowe gałęzie drzew. Ale jeżeli zaczniemy się im bardziej przyglądać, to na pewno zwrócicie uwagę, że ten brąz nie jest jednolity, są różne odcienie brązu. Czasami brąz wpada w czerwień, czasami te pędy są zielonkawe albo szare, albo jakieś takie szaro-brązowe na przykład. Jeżeli będziemy chcieli rozpoznawać pędy właśnie po ich kolorystyce, to zachęcam już do sięgnięcia do atlasu pędów zimowych. Eksperci też rozpoznają pędy zimowe drzew po tym, jak ułożone są pąki na gałązkach. W jaki sposób? Czy są naprzeciw siebie, czy są pojedynczo, czy są spiralnie, czy są w jednej płaszczyźnie. No ale to już jest poziom ekspercki rozpoznawania. Co nam ułatwia rozpoznanie gałązki, kiedy nie mamy liści? Musimy zwrócić uwagę, czy mamy na niej jakieś takie różne charakterystyczne elementy. Czy są na przykład włoski, czy są kolce, czy są na niej plamki, takie jasne, tak zwane przedchlinki. To są takie otwory w korze, które umożliwiają roślinom wymianę gazową. Ich układ jest bardzo charakterystyczny dla poszczególnych gatunków drzew. Tutaj widzicie też tak zwaną bliznę liściową, czyli takie miejsce, do którego był przytwierdzony liść w ciepłej porze roku. No jak odpadł, to miejsce, gdzie był przytwierdzony, zasklepiło się i utworzyła się taka blizna. I tutaj ślady po tych wiązkach przewodzących, widoczne w postaci takich drobnych punkcików czy kreseczek. Jak przyjrzycie się gałązkom na przykład jesionu takim dorodnym, to zobaczycie, że są te punkciki tam. Zachęcam do używania lup. I ich układ jest bardzo charakterystyczny dla danego gatunku drzewa. No i oczywiście na tych gałązkach, na tych pędach siedzą pąki. To są zawiązki pędów, liści i kwiatów, które jakby są niezbędne do tego, żeby się roślina odrodziła wiosną. Zwróćcie uwagę, czy na gałęziach nie występują kolce albo ciernie. Dla niewtajemniczonych kolce i ciernie to jest coś innego. Kolce można bez trudu łamać, tak jak u róży, natomiast ciernie są zdrewniałe i bardzo trudno jest je odłamać, jak na przykład u głogu. Zwróćcie uwagę, czy nie występują na jakichś krzewach wąsy czepne. Przechodzimy do pąków. Pąk, co to jest ten pąk w zasadzie? To są zawiązki pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów liści i kwiatów. Co to jest ten merystem wierzchołkowy? To nie mniej, nie więcej taka fabryka
takich komórek wyspecjalizowanych w ciągłych podziałach, dzięki którym roślina przyrasta na długość. Co roku, jeżeli obserwujecie jakieś drzewo w swoim ogrodzie, to widzicie, że te gałązki stają się dłuższe, coraz dłuższe, tak? A później zaczynają coraz bardziej grubić i za to odpowiedzialna jest właśnie taka maleńka fabryka, która mieści się w pączku. Zwróćcie uwagę na pąki tych czterech gatunków drzew: lipy, dębu, brzozy i olszy. One się bardzo między sobą różnią, zarówno kształtem, jak i barwą, jak i ułożeniem. Jak okryty jest pąk? On zwykle ma łuseczki, rzadko jest pąkiem nagim. Te łuseczki też układają się w jakiś charakterystyczny układ. Czasami są pokryte jakąś taką lepką substancją. Co jest pod tymi łuseczkami? Zachęcam Was do zrobienia takiego doświadczenia, aby jeden pąk przyciąć sobie czymś ostrym, najlepiej jakąś żyletką, czy jeżeli macie jakiś skalpel pod ręką, ktoś, kto pasjonuje się biologią, to pewnie ma do przygotowywania preparatów. Wnętrze pąka przypomina nam troszkę główkę kapusty, gdybyśmy sobie przykroili, albo nie wiem, karczocha. Pąk okrywa, zobaczcie, taki zestaw łusek zewnętrznych, które chronią przed wysychaniem i przed mrozem, przed niskimi temperaturami. Pąk ma też takie bardziej delikatne łuski zewnętrzne. Tutaj widzicie w środku zawiązki liści. Będzie tutaj też kwiatostan i widać fragment taki pąka, który kiedyś będzie łodygą. A to był akurat pąk, który znalazłam na klonie. Tutaj macie zdjęcia pąków z różnych gatunków drzew, które zebrałam. Jest tutaj pąk leszczyny, przekrojony pąk brzozy brodawkowate i pąk jesionu. Kształty są różne, ale ta wewnętrzna budowa jest bardzo do siebie podobna. Co wyrośnie z pąka? Są pąki liściowe, takie, z których rozwiną się liście na wiosnę. Tak? Jest tam zawiązek liścia i ulistnionej łodygi. Są pąki kwiatowe, z nich rozwiną się kwiaty albo całe kwiatostany, a są też takie pąki liściowe, czyli pąki mieszane. Tutaj macie na slajdzie etapy rozwoju pąka, z którego wydostaje się liść. Podczas Waszej wyprawy zachęcam Was, żebyście skupili się tylko na kilku gatunkach drzew. Myślę, że jeżeli po pierwszej wycieczce już rozpoznacie 2-3 gatunki drzew i krzewów, to naprawdę będzie poziom mistrzowski. Jeżeli już uda się Wam 5 albo 6, to już w zasadzie będzie poziom ekspercki. Tutaj na naszej prezentacji pokażę Wam kilka gatunków drzew i krzewów, które możecie spotkać na ścieżce las, na którą Was zapraszam w ramach tego wyzwania przez najbliższy tydzień. Tutaj będą, należy wykonać zadanie, którego rozwiązanie da Wam szyfr, którym otworzycie kłódkę z nagrodami. Na tej ścieżce spotkacie na przykład tuż przy początku ścieżki na placu edukacyjnym, przed wejściem na ścieżkę przy siedzibie parku, rośnie brzoza brodawkowata. Brzoza brodawkowata teraz w okresie zimowym będzie miała pąki, takie lekko trójkątne, takie szpiczaste, ale będzie na tych delikatnych gałązkach jeszcze coś. To nie będą pąki, tylko będą to kwiaty męskie, które wykształciły się już jesienią. Tutaj je lepiej widać. Są kwiatami zimującymi, nie są okryte łuseczkami i one zaczną pylić niedługo, kiedy będzie wiosna. Klon pospolity. Jak wyglądają pędy? Są lekko brązowe, czasami takie wręcz brązowo-czerwone, a pąki są takie bardzo charakterystyczne, dość duże i lekko czerwone. Rozpoznanie klonu, szczególnie klonu pospolitego, ułatwiają nam szypułki po owocach, po noskach, które widzieliśmy jesienią. Jesion wyniosły. Bardzo charakterystyczne są te pędy, które są jakby wznoszące się do góry. Ktoś kiedyś napisał, że właśnie pokrój jesionu, korona jesionu przypomina taki bardzo mocno rozgałęziony świecznik z tymi ramionami poszczególnych elementów wzniesionymi do góry. Tak wygląda liść jesionu wyniosłego, kwiatostan, a tak wyglądają pędy zimowe. Są bardzo charakterystyczne, są szare,
czasami takie lekko oliwkowe, natomiast pąki są takie jakby troszkę je ktoś przypalił. Są po prostu ciemne, najczęściej wręcz czarne, przypominają trochę taką raciczkę osadzoną na gałązce. Olsza czarna na swoich gałązkach będzie miała charakterystyczne, poza kolorem pędów i pąków, będzie miała charakterystyczne kotki w takim kolorze czerwonym, które podczas kwitnienia stają się zielonkawe. I te kotki będą takie malutkie albo takie nieco większe i dłuższe. I też na olszy znajdziecie szyszeczki. To wiadomo, że to jest od razu olsza. Te kotki takie maleńkie to są kwiatostany żeńskie, które teraz są jeszcze takie małe i brązowe, ale w momencie kwitnienia staną się zielonkawe, a później jesienią będą takimi małymi, zaschniętymi, brązowymi szyszeczkami. Kwiatostany męskie to są takie wiszące kotki o długości około 3 cm. Modrzew europejski. Po drzewiu w okresie zimowym znajdziecie szyszki, które będą doskonale świadczyły o tym, jaki to jest gatunek drzewa. Tak wygląda modrzew tuż przy siedzibie parku. Charakterystyczne są też na jego pędach takie zgrubienia, to są takie wybrzuszenia. Ten pęd jest usiany takimi zgrubieniami. To są pozostałości po pęczkach igiełek, które były w ciepłej porze roku. Igiełki opadły i pozostały te zgrubienia. Tak wygląda gałąź modrzewia. Myślę, że nie nastręczy zupełnie trudności, żeby go rozpoznać. Jak wygląda dąb przypółkowy latem i zimą? A jesienią dąb na pewno poznamy po liściach, po żołędziach, które się tam znajdują. A jak rozpoznać go zimą? Dęby mają to do siebie, że one bardzo późno gubią liście i przede wszystkim te liście czasami zostają na zimę, one nie odpadają i na wielu dębach możecie spotkać takie ulistnione gałązki z zasuszonymi liśćmi i wtedy widzicie, że to jest dąb na pewno. Jego cechą charakterystyczną jego pędów jest to, że na szczycie pędu znajduje się kilka takich skupionych pąków. Pędy, czyli te gałązki, są lekko szare, a pąki są brązowe. O właśnie, to jest dąb na ścieżce las, który jeszcze ma liście. To już nam może podpowiedzieć, jaki to jest gatunek drzewa. Generalnie, jeżeli będziecie próbowali rozpoznać drzewo, zanim przystąpicie do obejrzenia pokroju, kory, czy też wyglądu pędów albo pąków, to przede wszystkim zobaczcie, bo teraz nie ma śniegu, jakie liście leżą pod tym drzewem. Ja zwykle zaczynam od tego, bo też nie jestem na poziomie eksperckim. Najpierw rozglądam się za liśćmi, a później staram się dostrzec to, co jest właśnie w tej chwili widoczne na drzewie, czyli pąki i barwę pędów zimowych. Ipa drobnolistna, którą też spotkacie na ścieżce edukacyjnej las, tak wyglądała latem. Natomiast w tej chwili lipa drobnolista wygląda tak, ma brązowo-czerwone pędy i takie charakterystyczne, wręcz czerwonawe pąki. Leszczyna pospolita, tak wyglądała leszczyna latem, wiosną, tak wyglądały owoce leszczyny, a w tej chwili leszczyna wygląda tak, ma pąki takie brązowo-czerwone i wiszące na gałązkach takie brązowe, już teraz coraz bardziej żółtawe kotki, a nawet plące już kwiaty. To są kwiaty męskie. Jeżeli przyjrzycie się dokładnie gałązkom, to zobaczycie na nich siedzące takie maleńkie pączki z czerwonymi frędzelkami. To są kwiaty żeńskie. Leszczyna jest naszą najwcześniej kwitnącą rośliną drzewiastą. Jeżeli leszczyna kwitnie, oznacza to, że już zaczyna się fenologiczna pora roku, zwana przed wiośniem. Krótkie podsumowanie. Oglądajmy i prowadźmy obserwacje drzew czy krzewów w stanie bezlistnym od ogółu do szczegółu. Czyli najpierw przyjrzyjmy się sylwetce, pokrojowi, a następnie pędom, ich barwie, korze, która pokrywa pędy i pąkom, które na nich są umieszczone. Sylwetka, kora, pędy z różnymi tworami, których się na nich znajdują obecnie i pąki. Chciałam Wam polecić też kilka stron internetowych, na których możecie znaleźć gotowe, takie obrazkowe, bardzo proste
klucze do rozpoznawania różnych, na przykład klonów w stanie bezlistnym albo kory drzew różnych gatunków i zarówno naszych krajowych, jak i gatunków obcego pochodzenia. Dwa atlasy, jeżeli kogoś zainspirowałam i będzie miał ochotę rozpoznawać drzewa i krzewy zimą. Atlas pędów zimowych Jacka Adamczyka i Pędy i pąki Jean-Denisa Godeta internetowej, którą tutaj Wam zamieściłam. Znajdziecie taką prostą kartę do rozpoznawania zimowych pączków, na którym macie fragmenty pędów różnych gatunków drzew, które w większości spotykamy w naszej okolicy, a nawet w mieście możemy je spotkać czasami. Ja tą kartę razem z zadaniami do rozwiązania zamieszczę w kopercie, która będzie znajdowała się na placu zabaw. Każdy, kto będzie chciał wziąć udział w bieżącym wyzwaniu i wykonać zadanie, znajdzie oprócz zadania właśnie taką kartę. I to jest karta dla Was, żebyście posłużyli się nią, wędrując po ścieżce las. Jest też fantastyczna strona Lasów Państwowych, gdzie są infografiki. Poza drzewną skórką są też infografiki, które dotyczą właśnie rozpoznawania drzew naszych krajowych i krzewów po pędach i pąkach w takim stanie bezlistnym. Na stronie Żywa Edukacja znajdziecie też taki prosty obrazkowy klucz pędów i pąków naszych rodzimych gatunków drzew. Zdaję sobie sprawę, że rozpoznawanie drzew po pędach i pąkach czy po korze jest takie dosyć trudne dla na przykład kilkulatków. Jeżeli zechcecie się Państwo wybrać z dziećmi, można wydrukować sobie bardzo prostą kartę pracy, która jest tutaj na podanej stronie internetowej i skupić się na wyglądzie poszczególnych pędów, czy są szorstkie, czy są krótkie, czy gładkie, czy są proste, czy masywne. Przy okazji możemy sobie też szkolić angielski. Tutaj poćwiczymy po prostu uważność w przyglądaniu się drzewom i krzewom, które nie mają liści. I to by było na tyle dzisiaj. Miejscem, gdzie znajduje się koperta z zadaniem i skrzynka z nagrodami, to jest plac edukacyjny Świat Przyrody, Świat Przygody przy siedzibie parku. Tam w tej kopercie znajdziecie także kartę, która niech posłuży Wam do spaceru ścieżką edukacyjną. Możecie ją zabrać ze sobą i wędrować z nią po innych częściach parku. Możecie wędrować sobie nią w dowolnym miejscu i próbować rozpoznać zimowe pędy drzew i krzewów. Miejscem, gdzie należy szukać rozwiązań do zadań, które są przygotowane dla Was na ten tydzień, jest ścieżka edukacyjna Las. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i zachęcam do wspólnej zabawy.